piękna! Szybko mów, zarobiony jestem. Co robisz? Jestem obecny. Ta czy ta? Igor, słuchaj, no bo właśnie o tę obecność nam chodzi. Bardzo nas niepokoją twoje ostatnie działania w sieci. To znaczy? Nie służą marce. Serio? Ty w ogóle masz świadomość, w jakiej tragicznej sytuacji ja się znalazłem? Nie. Ja jestem emerytowanym tancerzem. W moim wieku? Po 30? Fe, nieużytek, a internet to całe moje życie. Ale zobacz. Muszę się jakoś utrzymać. Inaczej utonę w odmętach internetu. Swoją drogą, nie masz jakiegoś sprawdzonego fryzjera z podziemia? Igor, słuchaj, coś się zakłóca. Nie było pytania. Ale przejdźmy do meritum. Jeżeli oznaczasz się zostań w domu, to zostań w tym domu. Co to jest? I bez maseczki. Serio? Oto ta cała afera? Wygrywasz konkurs na hipokrytę roku. Misiu, mnie odcięto od środków do życia. Ja żyję z twarzy i z tagowania produktów. Jak niby mam tagować, nie wychodząc z domu? Zamawiaj online. Zabrali mi wszystko. Lokacje, produkty i twarz. Igor, szkodzisz wizerunkowi swojemu i firmy. No co ja mam robić? Zabraniasz mi wychodzić, może rachunki mi popłacisz? Przecież ci płacimy. Ale nie o to chodzi. Chodzi o zasadę. Mam żyć na kanapie? Bo jeszcze do tej pory nikt jakoś zapomogi dla influencerów nie wymyślił. Igor, słuchaj, musimy znaleźć jakiś nowy pomysł na ciebie. To znaczy? No nie wiem, musisz być jak ta rybka, która zmienia płeć, kiedy warunki nie sprzyjają. I twoim zdaniem właśnie to pomoże firmie? No wiesz, no inni teraz nagrywają filmiki, jak gotują, jak sprzątają szafę, jak śpiewają. Śpiewają? No, śpiewasz? Ale co? Coś z pozytywnym przekazem. La 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 la. To strasznie oklepane. Inaczej zerwiemy umowę, szef naciska. To może ja gotować zacznę. No może, wiesz, jedzenie jest teraz bardzo w modzie. Bardzo. A ty co jesz? Ja normalnie kotlety. Moi followersi nie chcą kotletów. Ty zdrowo gotuj. Wiesz, lifestyle. Lifestyle. Że jarmuż. No, szpinak. Broku, bób. Bób. To dla naszego dobra. No dobra. Słuchaj, ja wprawdzie nie umiem gotować, ale jakoś to będzie. Bo ja muszę jednak lecieć, ja mam tego life'a. Leć, leć. Rybko. No? Nie jedz za dużo tych kotletów. Strasznie ziemista cera ci się porobiła. Ale nie przejmuj się. Wszystko będzie dobrze. Dużo wody pij. Woda pomaga na wszystko. I wszystko zabija, tylko obowiązkowo 27 stopni. Mua. Pa.